Jak ten czas zapiernicza. 2 września tego roku minęło mi już 5 lat istnienia tego kanału na YouTubie. Cześć. Dzisiaj chcę trochę podsumować to, co było do tej pory, w tamtym roku się wydarzyło. Ogólnie przez te 5 lat istnienia tego kanału i parę rzeczy sprostować, wyjaśnić i powiedzieć o planach moich dalszych. Mimo to, że mam 1297 subskrypcji na moment nagrywania tego materiału. Życie. Dobrze. Aż nie do wiary, że to już 5 lat. A ja się dobrze nadal bawię. Robię materiały dla was, przygotowuję. I staram się właśnie, jak zobaczyliście, staram się teraz retro wprowadzać. Jeden odcinek w miesiącu co najmniej, żeby się pojawił jakiś. Były monitorki, były jakieś produkty Team Grupa na kanale. I powiem wam, że fajna przygoda, fajnie mi się robiło te odcinki. Bo lubię tego typu rzeczy robić. I wiecie, ciężko w ogóle coś takiego przygotowywać, co takiego pozyskać, chociażby wypożyczyć do zrobienia odcinka. Bo w tamtym roku przysiadłem, napisałem do sporej liczby firm. Jedne mówiły, że za mało subskrypcji, co najmniej 5-10 tysięcy subskrypcji. Drugie mówiły firmy po 5-10 tysięcy wyświetleń, żeby robiły. Więc są różne aspekty. No właśnie. I powiem wam, że się dziwię troszeczkę, nawet jak rozmawiałem z niektórymi osobami, że tak mało te filmy moje się wyświetlają. Nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc. Jest pewna rzecz taka, jakby powiedzieć, troszeczkę wrażliwa, że jakiś czas temu miałem taką sytuację. Dobra, powiem o tym. Byłem w pracy wtedy 12 godzin. Wychodzę. Patrzę, 700 subskrypcji przybyło. Bo wiecie, wow, nie. Bo wtedy miałem chyba tego dnia 100 parę czy 200 parę wyświetleń filmu. Jakoś tak przez 2 doby się uzbierało. Więc to się niczego nie ima. I oczywiście już była taka mała gównoburza, że kupiłem subskrypcję. Jak kiedy, jak byłem zajęty. I zacząłem sprawdzać w internecie. Słuchajcie, są strony, gdzie można kupić subskrypcję. Chcę o tym powiedzieć. Ale to jest, podajecie nazwę kanału, płacicie nawet 20 zł i te 700 czy ileś subskrypcji może się wygenerować. Przykłady naprawdę dużych kanałów, tak jak kiedyś ktoś Konopskiemu chyba 7 tysięcy subskrypcji. Kupił, on się akurat był dużym twórcą, skontaktował, było to wyczyszczone. Nie wiem, czy to czasem mi też troszeczkę nie zmaszowało, czy po prostu przez pierwsze 2 lata, czy ileś, co tworzyłem takie materiały. Czy gdzieś tu błędu na początku nie popełniłem, że on się, ten kanał się troszeczkę zakopał. Mało się wyświetlają, bo te miniaturki, dużo osób mówi, są fajne, ciekawe. Tak jak patrzę po statystykach, to jakoś te polecane, winne, ciężko, żeby weszło. Wiem, takie marudzenie, ale dalej cisnę, dalej próbuję. Bo ostatnim czasem, jak zacząłem te retro robić, zaczęły znowu przybywać subskrypcje, jakieś tam wyświetlenia. Więc
Tak, retro, no właśnie retro. I ten mój odcinek, gówno pasta na procesorze. Chcę się do niego odnieść, powiedzieć parę słów, chociaż w tym filmie powiedziałem na początku, o co z tym chodziło. To był film, który już mi długo chodził po głowie. Znikąd owąd potrafiłem sobie o nim przypomnieć. I słuchajcie, co mnie dziwi na przykład, że mniej więcej równo jest łapek w górę, łapek w dół, może jest tam 3-4 więcej. I właśnie pokazuje to też, jak się troszeczkę YouTube zmienia. Parę lat temu ten film by nie wiadomo, jak się wyświetli. Wyświetlił, wszyscy by go udostępniali. I nawet powiem wam szczerze, że nie ma jakiejś takiej tak zwanej gównoburzy pod tym filmem. Jakoś też to tak. On zrobił stosunkowo więcej wyświetleń, stosunkowo do innych w krótkim okresie, ale to nie było jakieś absurdalne. To było 20, 30. I chcę robić dziwne filmy, chcę robić to. Tu może troszeczkę poleciałem za daleko, co niektórzy mówią. I tak ten film zrobiłem delikatnie, i tak go przykroiłem, tak tylko, żeby. No właśnie, i on jest na kanale, będzie na kanale, nie zamierzam go usuwać, od razu mówię. Bo to, co wleciało, i uważam, że nie zrobiłem czegoś jakiegoś takiego bardzo skandalicznego. Zrobiłem po prostu odcinek, gdzie przetestowałem po prostu taką substancję drażliwą, ale ja to zrobiłem, żebyście wy nie musieli. Pokazałem, że to jest absurdalne, że. I w tym przypadku nawet najgorsza chińska pasta będzie dużo lepsza niż. I powiem wam, że to nie był miły odcinek w kręceniu. Naprawdę. Jak robiłem test, to powiem wam, że więcej tego nie chcę powtarzać. Naprawdę. Zapaszek był oryginalny, tak powiem delikatnie. Dobrze. I retro dalej będzie wlatywało na moim kanale. Przygotowałem też odcinek teraz z telefonem. Mam tu troszeczkę różnych gadżetów za sobą. Test retro sprzętów, które chcę omówić, chcę zrobić odcinki na temat, bo dużo młodych osób, młodzieży nawet nie wie, bo słyszało po prostu tak. Ze słyszenia, co to jest, po prostu się interesują. Na przykład mini dysk. Odtwarzacze mini dysków. Co to, jak to wygląda, z czym to się je? Chcę zrobić odcinek, pokazać, o co chodzi z tym odtwarzaczami. Ale to tak tylko na marginesie. Czy na przykład jeszcze odtwarzacze MP3 nietypowe. Bo w ogóle formatu MP3, całej technologii, całego tego popkulturowego zjawiska jest bardzo ciekawa. Chcę o tym zrobić materiał. Tylko to jest z tych materiałów, że muszę dłużej przy tym posiedzieć, przemyśleć, dopracować, żeby powiedzieć wszystko. Ale też nie za dużo, żeby to nie było za długi materiał, ale żeby było wszystko powiedziane. Dobrze. Lady było mówione to. Ten odcinek ma taką narrację, może taką spokojną, ale tu chcę się po prostu wypowiedzieć tak od serca. Trochę już trwa, jak widzę po kamerze, ale jeszcze potrwa. I jest taka sprawa. Jak chodzi o subskrypcję, o zostanie
partnerem, jakby zrównoważenie te 4000 godzin pozostało z YouTube'a, to nie chodzi o te wyświetlanie reklam, to nie chodzi o moje ego, że tam mam tyle i tyle subskrypcji, tylko po prostu łatwiej mi jest robić materiały, łatwiej realizować swoje pasje, łatwiej coś tam współpracować. Tak? Więc ja myślę, że spokojnie tysiaka te filmy powinny robić lekko po niektóre. Minecraft, jak zagrać Minecraft na Linuxie, co tam było, było kilka takich filmów, jak zagrać w Cyberpunka na Linuxie. Naprawdę jest kilka ciekawych materiałów, chociażby pamięci RAM od Team Grupa, dyski od Team Grupa, monitory. One gdzieś co jakiś czas się wyświetlają ostatnio. Co to takie rzeczy? TP-Link, na przykład przykład TP-Linka materiał. Zrobiłem miał 110 wyświetleń za 150 przez 3 tygodnie. Następne 3 tygodnie zrobił prawie 2 czy ponad 2. Teraz ma prawie już 7000 wyświetleń. Więc są materiały, są rzeczy. Przykład karty sieciowej TP-Linka na USB-ka. Ona ma już jakieś pół, też ładnie poszło, ma jakieś pół, to powiedział 2000 prawie, że wyświetleli. I tu był mój malutki błąd, bo już wtedy mogłem ją pożyczyć i zrobić w tym samym czasie na przykład jedno po drugim, jak chodzi o router. One są podlinkowane nawzajem, by się napędzały te wyświetlenia. Nadal powiem wam szczerze, odcinek, kiedy jest pierwszy o AGD, ma tam 9000 wyświetleń, zrobił najwięcej wyświetleń. Z tym, że ono długiego czasu jest praktycznie martwe, jak chodzi o wyświetlenia. Na początku był taki boom, nie wiem, przez parę miesięcy. Później słynny też mój materiał z tego cyklu teraz, materiałów po 2 latach, 2 lata, no i tam było na YouTubie i 84 subskrypcje. Coś w tym stylu było. I on przez 3 dni, przez 3 doby zrobił ponad 2000 wyświetleń. Mówił, wow, może to jest to. Może to jest ten moment. Więc widzicie, ciężki orzech do zgryzienia. Robię to wszystko, chcę to robić. Chociaż różne są opinie znajomych, rodziny na ten temat. No cóż. A oprócz tego jeszcze chciałem parę słów powiedzieć o Twitchu moim. Streamuję, staram się jak najczęściej streamować, tak wygospodarować te 2-3 do 4 godzin. Jak jestem w domu, robić streamy live. Główną grą jest Minecraft, jakoś tak się przyjęło, mam tu społeczność, chociaż już zaczynam przemycać inne gierki, jak Valorant, moje ukochane Halo, Infinity, oczywiście się nie klika na Twitchu w ogóle, jakoś nie jest jakoś takim, no cóż, ale przy Valorancie też się dobrze bawię. Wróciłem chyba po kilku miesiącach od Baja. Teraz dopiero zacząłem grać. Valoranta. I chcę wprowadzać jeszcze inne gierki. Zedon TV na Twitchu. Zapraszam was. Oprócz tego jeszcze, jak już to podsumowujemy, warto było wspomnieć o moim kanale Zedon Live. Oj, dawno tam nie było materiału, niedługo wleci, bo już jest nagrany, ale to jest drugi kanał, taki bardziej vlogowy, spontaniczny mój. Czasami coś tam zrobię, wrzucę, może troszeczkę za rzadko. Miałem kiedyś taką serię shotów, shot codzienny, ale to zawaliłem, gdzieś tam przerywałem to, w końcu to nie miało sensu, więc to przerwałem, ale jest tam sporo odcinków, może ze 100. Nie pamiętam dokładnie. Albo by było, jakbym codziennie robił. Bo to miał być krótki shot, który robię codziennie dla was, taka motywacja. Ale to się nie przyjęło. I teraz no właśnie.
idą zmiany na YouTubie ponoć, że ponoć będzie się opłacało robić teraz shortsy, wrzucać na kanał. I tutaj też mam takie podejście troszeczkę, starałem się tu unikać, nie raz śmiecać shortsami tego kanału. A może czas to zmienić, czas to jakoś też wkleić. Chociaż nie za bardzo. Tylko tu jest taka przesłanka, że jest ileś, bo można mieć tyle, ileś godzin wyświetleń, albo właśnie ileś tam tysięcy wyświetleń shortsów od nowego roku podać i będzie można też zostać partnerem YouTube'a. Że to albo to. I tak korci, czy się złamać, czy się nie złamać. Zobaczymy. I powiem wam szczerze, wczoraj się przekonałem, że są osoby, które mnie już od lat oglądają. Niedawno miałem takich parę sytuacji, nawet na live, gdzieś tam gadaliśmy z niektórymi osobami, że im mówiły, tam wpisały, że od tego i tego, wow, odcinka, ktoś mi przysłał zdjęcie, gdzie pamiętam mój pierwszy serwer Minecraft, mój wielki zamek, który budowałem, wtedy ten, no, on tam nie został zakończony, tam potem była nowa seria zrobiona, edycja tego kanału, tu druga już serwera, teraz jest chyba czwarta, czy druga jako nowy serwer, tak. Kęciasty Survival się nazywa, na który was zapraszam. Możecie pograć, tylko z tym, że trzeba zdobyć przepustkę na ten serwer na moim Twitchu. Po prostu za punkty kanału. Wejdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Bo chcę konkretne osoby, które będą grały, nie rujnowały tego typu sprawy. Plany na przyszłość? Dalej retro, dalej jakieś fajne odcinki. I będę cisnął, będę szukał jakiegoś sprzętu gdzieś, jakiś film, który mi by zaufały, podesłały coś. Bo na przykład Team Groupem to on jakoś zmienił podejście do tego, do realizacji, bo dostawał od kogoś te sprzęty. Ktoś do mnie nawet napisał. Byłem zdziwiony. To nie był kontakt uzyskany, tylko ktoś mnie znalazł. Pewna osoba, której jestem do tej pory bardzo wdzięczny za to. I w ogóle za to, że w ogóle zachciała pomóc tak małemu kanałowi. Robiło mi się dobrze ten odcinek. Z tego, co wiem, nawet Team Group gdzieniegdzie na swoich jakichś tam Instagramach udostępniał te moje materiały, więc uważam, że byli zadowoleni, ale jakoś tak od tego roku zmienili podejście do... Więc już... Ta osoba, która się zajmowała kontaktem, już się nie zajmuje tym. Trzeba szukać dalej. Będę szukał, patrzył, sprawdzał. I tutaj właśnie jest coś, co możecie mi, w czym możecie mi pomóc. Zostawić tą subskrypcję. No was nie kosztuje zaufać, zobaczyć, popatrzeć, co jest u mnie na kanale, bo raptem 10 czy 15% tu wam się wyświetli oglądać osób, które mnie oglądają, moje materiały mnie subskrybują. Słabo. Naprawdę słabo. Postaram się robić coraz lepsze te materiały, coraz ciekawsze. Mam kilka ciekawych rzeczy do zrobienia właśnie teraz, jak skończę nagrywać ten materiał dla was. Biorę się za retrosprzęt. Jeden z retrosprzętów, żeby przygotować dla was odcinek chyba na drugą czy trzecią środę października. Zobaczymy, jak to się ułoży. Tak, bo jak dzisiaj ogarnę technicznie, to jutro od rana się biorę za nagranie tego materiału. No cóż, pa, cześć. Zostawcie tą łapę. Fajnie będzie, jak jednak zdecyduję się zostawić tego subskrypcję na moim kanale i napisz komentarz. Parę zdań. Wystarczy nawet chociażby jakaś fajna, super zajebista emotka.
to też komentarz. Pa.